Superheroes cry alone at night when they get hurt. If we're made of stars, how come the sun can make us burn? What if I would wanna start my day with a dessert? Tell me, are we really made of stars? Are we? Hej, witam was na nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj znowu mamy lążowanie Dąbrówki. Najpierw ją wybiegam, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś z tego uda się nagrać. Ale właśnie dzisiaj biorę na lążę. Będę ją lążować z pasem do lążowania, z czaprakiem, z ochraniaczami, ponieważ chcę jej trochę też przypomnieć, jak to jest mieć coś na grzbiecie, ponieważ mam nadzieję, że za jakiś krótki okres będę mogła wsiadać. Oprócz tego za jakiś tam czas będę ją już lążować z wypinaczami trójkątnymi, no i do tego również potrzeba pasa, dlatego tutaj właśnie wszystko to przygotowuję na to, żeby w przyszłym tygodniu już zacząć bardziej zaawansowaną pracę. Oprócz tego zastanawiam się, że może da mi galopnąć kółko, wprawdzie bardzo wieje, więc ona pewnie będzie pobudzona, nie wiem, czy będzie to kółko, ale zobaczymy. A może ustawię też jakiegoś pojedynczego drąga, żeby również zaczęły te nogi pracować. Wczoraj fajnie przebiegała przez krzaki, właśnie wyglądając jakby chodziła po kawaletkach, więc widać, że ma na to ochotę. Także spróbujemy. Póki co nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, ale was zapraszam do oglądania. Dąbrówka jest już praktycznie czyściutka, więc teraz przystępujemy do ubrania ją na ląże. U mnie zaczynamy od czapeka. To jest czapek ujeżdżeniowy, więc jest dosyć duży na tym grzbiecie. Ale sobie spokojnie damy z tym radę. Teraz trzeba wziąć pas. Pas, który mam, składa się z pasa z Fungazy, który już trochę się nacierpiał. Ja po okręgu używam spianki Memory z Yorka, ponieważ pas z Fungazy Dąbrówkę obcierał. Tutaj sobie, czekaj, na razie koniu, przekładamy przez szlufki, stój, środek ze środkiem. To przyczepiamy do tych kółeczek, chociaż będzie trochę za długie. Jako, że to ujeżdżeniowe, ale zasłania, ale na tyle wystarczy. Tutaj z tej strony robimy to samo, czyli do przodu, stój, przez szlufkę, dzięki, mróweczka, rzep do kółeczka, na tyle, ile na to się da. I teraz zapinamy popręg spianki naszej. Hej, Dąbrówka! A, już. Ciężko będzie obliczyć, na jaką długość teraz on powinien być, ponieważ Dąbrówka bardzo dawno nie chodziła pod wierzchem, a w tym czasie dużo jadła. Ojej. Niestety jeszcze ostatnio się coś zdarza kaszlnąć. Proszę mnie nie tyrpać. Dopinamy jak zwykły popręg w siodle ujeżdżeniowym. Jeszcze? Co to było? Zaraz prawdopodobnie będzie i tak trzeba dopiąć jeszcze z drugiej. Tu mamy bardzo nisko dibi. Miejmy nadzieję, że po takiej przerwie się nie obetrze. Mamy ochraniacze z firmy Horze. Jeszcze przynajmniej nawet nie używane mają metkę. To są takie ochraniacze ujeżdżeniowe, kontaktowe. Ze brokatu, moi, ale rzep. I pasują nam bardzo ładnie w tym kolorze fuksjowym, także idziemy go, będziemy próbować.
Więc podsumowując dzisiejszą ląże, wyszło bardzo ok. No, drągi może wyszły trochę niesfornie momentami, no, ale uznajmy, że to jest kwestia tego, że dopiero wracamy. Sam podnoszenie nóg wyglądał wow. I na konia, który tylnie pracował, też zastanawiam się to, że jak na konia, który tylnie pracował i generalnie ma różne problemy, to dąbrówka bardzo ładnie chodzi z głową w dole. Widać, że sama do tego dąży. To jest oczywiście na ogromny plus. Ale mówię, jestem zdziwiona, ponieważ po tak długiej przerwie zazwyczaj no, to nie jest pierwsza rzecz może, którą konie chcą zrobić. Oprócz tego skusiłam się na zagalopowanie. Tam pierwsze było takie może ciut z bryknięciem i krótkie, ale drugie już było zagalopowanie piękne i no, dosłownie pół kółka. Ale warto, ponieważ no, chciałam ją trochę do tej pracy przywrócić. Wyszło super. No generalnie naprawdę wow, jeśli chodzi o tą lążę, ponieważ spodziewałam się czegoś 10 razy gorszego. Także jestem zadowolona, zobaczymy, w sumie jutro znowu będę pracować, może we wtorek już wsiądę. Środa jest jej dniem wolnym w tym semestrze, ponieważ mam bardzo dużo zajęć. Także do zobaczenia, mam nadzieję na kolejnej takiej tutaj krótkiej pogadanko, pokazywanko treningowej. No. Nie wiem jeszcze kiedy, ale myślę, że teraz regularnie będę mogła wrócić do nagrywania filmów. Strasznie dużo gadam, także dzięki za oglądanie i no, do zobaczenia.